Szczecin, pamiętam z moich wcale nie tych wielkich pokazów Rewimu, polskie od kultury i kolekcje. Pamiętam z kolekcji handlowych, bo myśmy mieli tutaj te dwa salony. Jeden na Wojska Polskiego, drugi nie pamiętam gdzie. I z taką właśnie misją przyjeżdżaliśmy, żeby w tych salonach to, co tam wisi na tych wieszakach, to, co było na pokazach tych wiodących i to, co wisiało na tych wieszakach, to dzieliła przepaść. Ale myśmy starali się, żeby już ta przepaść nie była taka, no już tak upiorna, że to nic z tym nie ma wspólnego. Kolekcje informacyjne, czy tam kolekcje wiodące, no były tak, no ku pocieszeniu serc w tej szarej. I to były te wielkie pokazy w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. I w Prymasowskim, i w Pałacu Kultury, i u rzemieślników na Miodowej. No i po kraju jeździliśmy. I dobrze, zanim dojdę do Szczecina, to tak. Właśnie kto nas zapraszał? No właśnie, jak wyglądał ten najczęściej występowaliśmy w izbach rzemieślniczych. Nie wiem, no domy rzemiosła czy izby rzemieślnicze nas zapraszały, nie tam jakiś tam, nie MHD, nie jakiś tam przemysł, nie domy kultury, bo domy kultury to tam nie wiem, no bliżej tam wieś tańczy i śpiewa Mazowsze et kompany, ale i to w tamtych latach było tak bliskie naszemu sercu, bo myśmy też naszymi krawcowymi, naszymi konstruktorami byli jeszcze przedwojenni krawcy. No ja tak mówię krawcy, bo o krawcowych mówiłem krawczusie, no tak lubię mówić swoim językiem. I w tych izbach rzemieślniczych, myśmy tam przeczesali te izby rzemieślnicze od Torunia przez Bydgoszcz, z Bydgoszczy do Gdańska, do Trzewa, do Koszalina, do Szczecina. A potem druga część to były te, no to już takie polecenie dyrekcji, pokazy mody w salonach mody polskiej. Jak to wyglądało? Bo to jest coś, czego teraz w ogóle nie ma. Nie ma. Trzeba sobie no wyglądało to dość upiornie, bo salony mody polskiej, no chyba jednak były takie, tam zawsze były jakieś drewno, bazerie takie, no tam te jaskółki wisiały, ale nie było tam poza biurem pani dyrektorki, tam nie dyrektorki, kierowniczki salonu i tego tam dla personelu, tam nie było żadnej garderoby, no to nie było, nie miały gdzie się modelki przebierać. I ja sobie takie happeningi wtedy wymyślałem, słowo happening nie istniało, no były tam jakieś modelki wynajęte, to pewnie mamy tych pięknych dziewcząt, które dzisiaj tu chodzą między tymi samochodami, ale ja zapraszałem kobitki, które stały tam wśród publiczności. Ja mówię, bardzo proszę, proszę tam przymierzyć, tu garconka, tu. Ja mówię, proszę, tu tam można tam z tyłu za tym wieszakiem założyć i takie tam robiłem ludyczne pokazy z tymi, no, z tymi ludźmi, no tam te modelki stały tam. I co, i prowadził to pan jak konferencjer, że opowiadał co widzimy, czy nie, czy raczej? No ja tam byłem chłopcem wielokrotnego użycia, robiłem i za garderobianego, i za konferencjera, i za tego tam naganiacza tych pań stojących. Jakoś tak tylko, tu widzę, że paru fajnych panów stoi, a wtedy same kobiety przychodziły. Panowie wtedy pracowali pewnie tak dla tam, no. Dobra ojczyzny. No już chciałem nawet powiedzieć grubej dla utrzymania tego socjalizmu w tym kraju. W ogóle to była taka epoka, że mężczyźni wtedy niemalże nie istnieli. Był taki typ Polaka w delegacji, w dęciaku na głowie, w portalionowym płaszczu. Taki pasek było 12 cm wyżej niż powinien być według Pierkardeł niżej. I tak wyglądał Polak wtedy. No i myśmy też trochę rozhulali tą męską modę. No dobrze, ale do Szczecina. Do Szczecina. No i jak już w tym Szczecinie te salony obsłużyliśmy, przyszło pierwsze zaproszenie z Filharmonii Szczecińskiej. I w Filharmonii mieliśmy pokaz. Mieszkaliśmy w tym samym hotelu, w którym teraz z panem Jackiem mieszkam. Tylko teraz on jest cały piękny, biały, a wtedy on był cały taki w ciemnym drewnie.
jak już się przyjęliśmy w Filharmonii, zaproszenie do opery szczecińskiej. Piękna, w tym Zamczysku. A zawsze tak się składało, to już tam parę razy oćwiczyłem, że mieliśmy pokaz, ale dekoracje już stały, bo jutro będzie straszny dwór. Aha. Ja mówię, ale to piękne, to zrobimy, to zrobimy. Kiedyś w Częstochowie, w teatrze, mieliśmy podobną sytuację, że już Zemstę mieli grać. Ja mówię, na tym muszę, pięknie, odegramy tutaj. Mnie tam zawsze w stronę teatru ciągnęło. I pewnie właśnie w Szczecinie. Najpierw ta filharmonia. Boże, jaka piękna ta biała filharmonia. No piękna. Wczoraj się wzruszyłem z panem Jackiem, poszliśmy. No tylko w holu poznaliśmy, bo mieliśmy zobowiązania rodzinne, bo pan Jacek ma familię. Piękna, piękna ta filharmonia, to jest jedno cudo. No i potem była ta opera i potem się urwało. I potem nie byłem przez wiele lat i przyjechałem wczoraj. I nie poznałem Szczecina. Na lepsze. No. Koniecznie. Nie. No. Nie, nie, złe pytanie. No. Pytanie, dobrze. Takie te. Ale filharmonia wspaniała. Filharmonia piękna, ale te dziwolągi architektoniczne mniej, natomiast na Łzawie, jak widzę te liszaje na tych pięknych kamienicach i doczytałem się, bo w nocy czytałem państwa gazetę, że jest jakiś skandal, że na deptaku, nie wiem czy dobrze powiem, Bronisława? Bogusława. Bogusława, że jakaś żabka wymalowała się tam. I wszyscy, i to jest skandal, tu popieram wszystkich. To piękne, takie te eklektyczne, tam piękne te kamienice, ale żabka wszędzie, bo ja w książce nie, ale w jakimś felietonie o książce napisałem, że zawsze kochałem stare kino i w moim rodzinnym mieście w Olsztynie chodziłem do kina Tatry i po latach pojechałem i w kinie co zobaczyłem? Żabkę. Kina nie ma, żabka jest, czyli żabka krasuje. Tak sobie myślę, że powinien pan troszeczkę poopowiadać, bo bardzo barwnie pan opowiada o niedoborach, dlatego że moda polska w tej chwili kojarzy się z luksusem, natomiast pan Jerzy dobrze o tym wie i czasami o tym opowiada, że też nie miała dostępu do wszystkiego. Trzeba było sobie, znaczy bywało tak, że zaprojektował pan pomarańczową marynarkę, nie wiedząc, czy ona nie będzie przypadkiem potem brązowa i czy będzie z tego materiału, który pan sobie wymyślił. Z czym pan musiał walczyć jako projektant mody polskiej? O co zabiegać? Nie miała dostępu do wszystkiego. To pani powiedziała pięknie. Tak, nie miała. Nie miała dostępu do niczego. Tak. Tam były takie, no nie mówię teraz fachowo tego, no, jakieś takie przydziały, że tam nie wiem, na Śląsk to idą te tkaniny, a te tutaj, a tu są te, tu podszewki, tu guziki. I to była jakaś bajka z tysiąca jednej nocy. Tkaniny przychodziły z Łodzi, podszewki przychodziły tam, nie wiem, wełny z Bielska, guziki z pod Łodzi. I myśmy tak stali i mówimy tak, no to do cyrku tak, to można z tego zrobić jakieś takie tam dziwadła. Ale jednak nam się udawało tak, żaden żabojad by tego, no nie wytrzymał. No. Nawet nie mówię o tych wielkich Yves Saint Laurentach, bo już tak wysoka próbka. Ale nawet awangardowy młody francuski projektant miałby kłopot. Tak, ale z tym, co pani mówi, jeszcze się wiąże jedna rzecz. Ja taki trochę rozbuchany tym Paryżem, że no tam mieliśmy takie, że my jedyni z tego bloku wschodniego, należymy do tego Champs Syndical de la Haute Couture i mamy takie możliwości, że oglądając pokazy Diora możemy tam pojechać paręnaście kilometrów pod Paryż i dostać kupony, żeby nasi tam, nie wiem, projektanci tkanin tam wyłuskali te nitki, sprawdzili, czy oni mogą coś podobnego, tam tweet, nie tweet. No i ja wpadłem na jeden z bardziej kretyńskich pomysłów, że skoro Yves Saint Laurent, Dior, nie wiem, Balmain, Givenchy, no wszyscy tam ci najwięksi.
właściwie nie muszą się, nie muszą kupować tkanin. Oni dostają tkaniny od producentów, jednocześnie reklamując te zakłady. No i to był właśnie, to był dramat i mój, i tych zakładów. Ja tam się zwracam do Łodzi, do Bielska, do wszystkich tamtych lny żyrardowskie, piękne. I mówię, słuchajcie, dajcie nam tak tam, nie wiem, po beli tam, nie wiem, 60-100 metrów. My zrobimy kolekcję i będziemy was reklamować. Panie Jerzy, wszystko tylko nie reklamować. My mamy tego tworzywa na 200 metrów. Jak my panu damy 100 metrów, my panu damy 35 metrów, bo musimy jeszcze obdzielić Danę Szczecińską i musimy jeszcze obdzielić Korę Warszawską. I to były takie czasy. Ja myślałem, że reklama to im zrobi dobrze. Otóż reklama w tamtych czasach robiła źle. No nie Bareja, no. No, no. Ale czy było tak, bo bardzo często tak się powtarza i myślę, że coś w tym jest, że te ograniczone możliwości wyzwalały nieograniczoną wyobraźnię. Tak jest, skrzydła nam same rosły. Bo pięknie, no jak jest wszystko, to tak naprawdę, a nie jesteśmy takimi znowu pracusiami, to lenistą, no to co to za problem? Co to za problem? Tu tafty, tu atłasy, tu, no wszystko można. Można robić w stylu Versace i można zrobić w stylu Jean-Paul Gaultier. O, jak sekretarze partii walczyli z tym Jean-Paul Gaultier. Bo ja mówię, że tam chłopcy na golasa chodzą, mają takie trochę tam marynareczki. Proszę pana, to się u nas nie przyjmie. Dobrze, dobrze. Oni już nie przyjęli Adagio Albinoniego, mi mówili, że się nie przyjmie. No więc ja wiedziałem, że tam sekretarze partii wiedzieli, co się przyjmie. Ale, ale tamta moda była i upiorem tamtych czasów. I oni tak mówili, a tak sobie spokojnie żyją domy, modni chodiwani w Czechosłowacji i luksus aruchas. Nie mają żadnych kontaktów z tym Paryżem i robią taką modę zbliżoną do naszych ludowych tradycji. I tu przyszyją parzenica, a tu przyszyją jakieś tam inne. A ta nasza moda taka, no po prostu jakaś imperialistyczna, zachodnia.